Cześć, witajcie, miło Was znowu widzieć. Dzisiejszy trening będzie poświęcony mięśniom brzucha. Pokażę Wam, że ćwiczenia mięśni brzucha nie polegają na tym, że leżymy na matę i robimy tysiące, setki, nie wiem ile możecie brzuszków, tylko musimy uaktywnić całe ciało, musimy robić ćwiczenia, które spowodują zwiększoną liczbę spalanych kalorii, żeby pokazać nasz piękny brzuch, żeby go wymodelować i żeby wzmocnić. Zaczynamy od fruktów. Łokcie blisko siebie, opadamy na śródstopie, mocny brzuch cały czas. Pracujemy ramionami. Dobrze, jeszcze chwilę rozgrzewamy się, przygotowujemy do treningu mięśni brzucha. Dzisiaj dajemy z siebie wszystko, jak zawsze, bez wyjątków. Uśmiechy na buziach i do pracy. Kręty. Stopy razem. Mocna talia. Karta ramion. Opadamy na stopie. Kolana zawsze lekko zgięte. Trzymaj. Zaczyna się to coraz lepiej. Czyli mięśnie brzucha. To te mięśnie, które dzisiaj będziemy wspinać. Kiedy już zaczęliśmy. Pięknie. Jeszcze parę obrotów. Dajemy radę. Do końca. Przechodzimy od razu do podnoszenia kolan do przodu. Skipa. Łokcie blisko. Kolana do przodu. Mocny brzuch. Każde uniesienie kolana powoduje mocną pracę mięśni brzucha, wykorzystujmy to. Ćwiczmy. Nie poddajemy się łatwo. Dążymy do celu razem, wspólnie. Świetnie. Bardzo mi się podoba, że ćwiczysz ze mną. Tak. Cały czas. Jeszcze dwa. Przejdź do deski. Wyrzut nogi w tył. Cztery podskoki. Pod siebie. Mocno. I wracamy do skipu. A, jeszcze chwila. Zrobimy powtórzenia desek. I podciągnięć obu nóg pod klatkę piersiową. I raz, dwa, trzy. Ostatni mocny. I jeszcze raz. Dwa. Doskonale. Jak się czujesz? Tak dobrze, jak ja mam nadzieję. Jeszcze chwilka. Przejdź do deski. Wysokie. Cztery. Trzy. Dwa. Podskok. Świetnie. Wyciągnij prawą rękę do góry. Łącz łokieć z kolanem. Kolano na zewnątrz. Oddychaj. Nie zapominaj o najważniejszej czynności. Jeszcze chwila. Zmień nogę i rękę. Podnieś lewą rękę do góry. Łącz z kolanem. Noga, na której stoisz, jest lekko ugięta. Akcentujesz nogę na palec. Jeszcze chwila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Stań na szerokość bioder, złącz ręce w pięści. Skręty talii. Mocne skręty talii. Nogi lekko zgięte w kolanach. Rozstawione na szerokość ramion. Skupiasz się na pracy mięśni brzucha, na pracy talii. Biodra, nogi nieruchome. Jeszcze chwilka. Oddawaj się. Idziemy do końca. Złożone w pięści, przydadzą Ci się do tego, co będziemy robić za chwilę. Czyli ciosy w bok, dodaj ciosy do kręgów. Jeszcze troszkę. Przy tym ćwiczeniu warto pomyśleć o czymś lub o kimś, komu chcesz przygotować to ćwiczenie. Nie,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stań troszeczkę szerzej. Znowu złącz ręce. Nie złączaj pięści, usta i skręty. Straty kamieni. Łokcie przeciwległego kolana. Łokcie odwodzi do boku. Ostatnie powtórzenia, dajemy z siebie wszystko z tego ćwiczenia. No to nie skręcimy jeszcze troszeczkę. Brzuch lubi, przydaje dużo ćwiczeń. On cię wtedy odwdzięczy pięknym wyglądem. 4, 3, 2, 1. Przechodzimy do deski. To co robimy najbardziej i robimy skipa. To co wcześniej, stojąc teraz w pozycji deski. Mocno podciągamy kolana pod klatkę piersi. Dajemy z siebie wszystko. Na pewno mamy efekty. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Nie poddajemy się. Wiem, że może być ciężko. Jest pewnie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wstajemy. Doskonale. Unosimy nogę. Wyprostowamy do ręki. Każde uniesienie z czopraca, mięśni brzuch. Mamy bokiem. Podnosimy nogę w miarę swoich możliwości. Ostatnie 4 powtórzenia. 4, 3, 2, 1. Przejdę na koniec maty. Po to, żeby zrobić deskę na przedramionach. Tu w jednej linii. Łokcie pod barkami. Utrzymuj prostą deskę. Jeszcze chwileczkę. Mięśnie brzucha. Bardzo dobrze. Robimy wznosy samych biodr. Góra. Opuść. Góra. Góra. Cały czas podciągaj pępek pod kręgosłup. Brzuch mocno napięty. Plecy wyprostowane. I jeszcze chwila. Osiem. Siedem. Zaraz kończymy. Skup się na ćwiczeniu. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden z pozycji deski. Przejdź na pozycję deski bocznej. Połóż ręce wzdłuż tułowia. Opuść biodro, podnosząc biodro. Przenieś rękę za głowę. Wydech. Mocno wyciągaj bok tułowia. I wzmacniaj mięśnie skośne brzucha. Jeszcze dwa powtórzenia. Raz. Dwa. Połóżcie. Przechodzimy na drugą stronę. Przyjmujemy tą samą pozycję. I robimy to samo ćwiczenie na drugą stronę. Wydech. Wydech. Jak się czujecie? Dobrze. I ostatnie powtórzenie. Świetnie. Połóż się na plecach i zacznij zwijać się w kłębek. Raz, dwa, trzy. Pracują mięśnie brzucha. Zwijaj się w kłębek mocno. Poczuj środkowe parcie swojego ciała, nasze centrum. Mięśnie brzucha proste, mięśnie brzucha skośne. Głębokie mięśnie brzucha, które stabilizują naszą sylwetkę. Bardzo ważne. Przeciwdziałają bólom kręgosłupa. Jeszcze 4 powtórzenia. W
doskonale. Ostatnie ćwiczenie. Złącz nogi, skrzyżuj, połóż ręce za uszami i wstajemy. Góra, kładziemy się, wstajemy. Jeśli jest Ci ciężko, możesz się podpierać rękami. Dobrze. Teraz mięśnie brzucha na pewno poczują, że pracują. Na pewno poczują, do czego są stworzone. Są stworzone do tego, żeby pięknie wyglądać, żeby utrzymywać prawidłową postawę ciała i żeby się nam podobać. Jeszcze dwa razy i teraz. Ostatni raz. Dwa. Mam nadzieję, że poczuliście swoje mięśnie brzucha. Jeśli nie, to polecam powtórzyć całą sesję jeszcze raz, a jak nie, to przechodzimy do następnego treningu. Dziękuję.